do zera. Błąd włoski obrony. Kowalczyk wpada w pole karne. Okazja i gol! Gol, proszę Państwa! Lisa Sidejan jest pożliwny. Może teraz Krzysio i gol! I Petrasz na polu karnym. Lewandowski na pole karne. I szansa gol! To wreszcie, wreszcie, wreszcie! Czekaliśmy na tę akcję, proszę Państwa! I na pytanie, gdzie jest dalej, ja odpowiadam. Lidze mistrzów, Hala Warszawa. Na początku lat 90. w dobie transformacji ustrojowej w polskim futbolu, tak jak w wielu wówczas dziedzinach życia, na szeroką skalę zaczął pojawiać się biznes i związane z nim pieniądze. Stare socjalistyczne, skostniałe i niewydolne struktury popadające w poprzedniej dekadzie w stan coraz głębszej agonii ostatecznie się zawaliły, ustępując miejsca nowemu systemowi gospodarczemu i politycznemu. To co nowe przyciągało przede wszystkim obietnicą szybkiego zysku. W tej nowej rzeczywistości czaiło się jednak wiele pułapek i trudności. Nic dziwnego, że lata 90. wspominane są dzisiaj jako czas szybkich przemian, ale też korupcji, afer i rozkwitu przestępczości oraz szarej strefy. Wielki biznes i pieniądze wkroczyły do zarządzanej wówczas przez Wojsko Legii Warszawa pod koniec rozgrywek 91-92 w osobie Janusza Romanowskiego. Doprowadził on Legię po wielu latach sportowego niespełnienia na absolutny szczyt. Drużyna zdobyła pod jego wodzą 2 razy Mistrzostwo Polski i tyle samo razy Puchar Krajowy. Legia za jego czasów zapisała się jednak w pamięci kibiców przede wszystkim świetnym występem w Lidze Mistrzów w rozgrywkach 95-96, kiedy to dotarła do ćwierćfinału. Ten złoty okres bardzo szybko jednak dobiegł końca. Po sezonie okraszonym sukcesami w Champions League miało okazać się, iż Romanowski doprowadził Legię na skraj bankructwa. Wnet opuścił Łazienkowską, a klub musiał ratować się sprzedażą większości piłkarzy ze swojej drużyny do innych klubów. A jak do tego doszło? O tym opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku poświęconym najlepszym polskim projektom, które kiedykolwiek miały miejsce w historii Ekstraklasy. Witam Was bardzo serdecznie, drugi materiał z tego cyklu. Z tego miejsca chciałbym Wam gorąco podziękować za tak pozytywny odbiór premierowego odcinka o wielkim widzewie Ludwika Sobolewskiego. Osoby, które jeszcze nie widziały, oczywiście znajdą link w opisie, czy powinien wyskoczyć Wam gdzieś w tym miejscu. Zachęcam w każdym razie do nadrobienia, a dzisiaj o Legii Romanowskiego. Standardowo zachęcam oczywiście wszystkie osoby, które zechcą na zachętę pozostawić pozytywny ocenę w celu poprawienia zasięgów, do zrobienia tego, a resztę osób po prostu, jeśli materiał przypadnie Wam do gustu, będę z tego powodu naprawdę bardzo wdzięczny, bo widziałem po widzewie, że taki zabieg jak najbardziej się na tej platformie sprawdza. Przechodzimy do tego, co najistotniejsze. Legia Romanowskiego, zapraszam. Legia Warszawa przez całą dekadę lat 80. ocierała się o czołówkę, lecz nigdy nie udało jej się zdobyć tytułu mistrzowskiego. W tamtym czasie bowiem prym na Krajowej Arenie wiodły 2 inne kluby, Widzew Łódź Ludwika Sobolewskiego i w drugiej połowie tamtej dekady Górnik Zabrze Jana Szlachty. Legia jednak zawsze ocierała się o miejsca w czołówce i nie brakowało w niej zawodników o statusie gwiazd, jak na przykład Dariusz Dziekanowski czy Roman Kosecki. Na początku lat 90. panował już niesamowity głód sukcesu. Ostatni swój czempionat Legia zdobyła bowiem w sezonie 69-70, czyli jeszcze w czasach, gdy w Legii grał Kazimierz Dejna i Lucjan Brychczy. Zarządzany i finansowany przez resort obrony klub popadał u progu przemian ustrojowych w coraz większe problemy finansowe i organizacyjne i ciężko było wskutek tego nawiązać nawet do wyników z poprzednich lat. Jako klub wojskowy w czasach PRL-u pozyskiwali zawodników, którzy mieli odbywać zasadniczą służbę wojskową. Samych klubów wojskowych było wtedy jednak więcej. Spośród tych bardziej znanych można wymienić Zawiszę oraz Śląsk Wrocław. Młodzi zawodnicy chcący nadal rozwijać swą karierę i kontynuować grę w piłkę, mogli reprezentować klub zamiast spędzać swą służbę w koszarach. W teorii może był to dla wielu aktywnych zawodników uczciwy układ, w praktyce wyglądało to jednak zupełnie inaczej. Nieraz zdarzało się bowiem, że gdy Legia chciała pozyskać w swe szeregi jakiegoś piłkarza, to automatycznie ten zawodnik otrzymywał magicznym sposobem powołanie do wojska. Bardzo trudno było się od takiego, jakby nie patrzeć, przymusu wywinąć. Jeżeli dany piłkarz nie chciał grać w wojskowym klubie, trzeba było wielkich wysiłków i do walki o swojego zawodnika wkraczał wówczas bardzo często jego macierzysty klub. Poprzez służbę wojskową do Legii trafiły jej największe legendy, takie jak Kazimierz Dejna, Lucjan Brychczy czy Robert Gadocha. Okres swojej służby wojskowej na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej odrabiał także Włodzimierz Smolarek z Widzewa. Poprzez wojsko do klubu trafili też piłkarze drużyny czasów Romanowskiego, Maciej Szczęsny i Marek Jóźwiak. Ale zdarzali się też buntownicy, którzy nie chcieli iść do Legii. Taki
takich była jednak mniejszość. Jednym z najbardziej znanych tego typu przypadków był Jerzy Wijas. W połowie lat 80. był on zawodnikiem Widzewa, torując sobie drogę do występu w kadrze. Dostał jednak wtedy swoiste wojskowe ultimatum. Nie chciał grać dla Legii, więc musiał odbyć obowiązkową służbę wojskową. Pobyt w wojsku zahamował jego rozwój i ostatecznie niedługo po powrocie do cywila musiał zakończyć on karierę. Poprzez takie siłowe wyciąganie zawodników z innych klubów Legia nie cieszyła się sympatią w innych częściach kraju. W stolicy jednak cały czas pozostawała najbliższa sercom lokalnych miłośników futbolu. Jej największym lokalnym rywalem była bowiem milicyjna gwardia. Zdecydowana większość kibiców wobec takiego wyboru wolała chodzić na mecze klubu wojskowego, ponieważ milicja w tamtych czasach budziła powszechną niechęć społeczeństwa. Na samym początku transformacji, jeszcze przed przyjściem do klubu Janusza Romanowskiego, Legia w sezonie 90-91 zaliczyła piękną przygodę w Pucharze Zdobywców Pucharów, docierając aż do półfinału. W zespole prowadzonym wówczas przez trenera Władysława Stachurskiego grali już wówczas Maciej Szczęsny, Marek Jóźwiak, Leszek Pisz czy Wojciech Kowalczyk, którzy w późniejszych latach także stanowili o sile drużyny Romanowskiego. W pierwszej rundzie Legia dosyć gładko ograła luksemburski Swift Hesperange 2-3. Następnym rywalem okazał się szkocki zespół Aberdeen. W tamtym czasie Liga Szkocka uchodziła za o wiele silniejszą niż dzisiaj, więc rywala z Wysp Brytyjskich naprawdę się obawiano. Po wyrównanym meczu udało się jednak przejść dalej. Legia wywalczyła remis na wyjeździe 0-0 i wygrała dość szczęśliwie u siebie w rewanżu 1-0. Trzecia runda to był już ćwierćfinał. To właśnie wtedy dla Legii zaczynały się schody. Los kojarzył drużynę dowodzoną przez trenera Stachurskiego z Sampdorią. Ekipa ze stadio Luigi Ferrari była w tamtym czasie jedną z czołowych ekip Serie A. W swoich szeregach miała takie gwiazdy jak Gianluca Vialli czy Roberto Mancini. Włodarze Legii nie robili sobie złudzeń co do możliwości przejścia tak renomowanego rywala. Do legendy przeszła historia obiecanej przez zarząd piłkarzom premii za przejście Sampdorii. Wynosiła ona 10 tysięcy dolarów dla każdego piłkarza, który wystąpi w dwumeczu na boisku. Zarząd klubu miał do tego stopnia nie wierzyć w swych piłkarzy, że gotowi byliby zgodzić się na każdą kwotę, której tamci by zażądali. Piłkarze Legii wprawili wszystkich w wielkie zdumienie już w pierwszym meczu u siebie. Przy Łazienkowskiej pokonali bowiem włoski klub 1-0. Przed rewanżem nastroje mogły być zatem dobre. Zdawano sobie jednak sprawę z tego, że jednobramkowa zaliczka może okazać się zbyt skromna. Rewanżowy mecz w Genui udało się legionistom zremisować 2-2 mimo bardzo brutalnej gry Włochów. Bardzo nieprzyjaźnie okazali się także miejscowi fani. Przy każdej nadarzającej okazji obrzucali oni bowiem zawodników Legii drobnymi monetami i zapalniczkami. Na boisku w Genewie błyszczał najbardziej nowy nabytek wojskowych, Wojciech Kowalczyk, który zajął miejsce Romana Koseckiego sprzedanego do Fenerbahce. Popularny Kowal strzelił Sampdorii 2 gole i to dzięki nim Legia awansowała dalej, a władze klubu musiały wypłacić swym piłkarzom astronomiczne wówczas premie. Po wyeliminowaniu Sampdorii nadszedł czas na kolejną wielką markę, tym razem Manchester United. Czerwone Diabły dopiero przed sobą miały złotą erę czasów Sir Alexa Fergusona, ale już wtedy był to zespół niezwykle silny. Wszystko jednak zaczęło się pomyślnie dla legionistów. W pierwszym meczu granym w Warszawie Legia początkowo prowadziła 1-0, lecz piłkarze z Old Trafford szybko się pozbierali i ostatecznie zwyciężyli 3-1. W meczu rewanżowym na wyjeździe legioniści pokazali się z dobrej strony i wywalczyli remis 1-1. Na tym jednak zakończyli swoją przygodę z Pucharem Zdobywców Pucharów. Chociaż piłkarzom Legii udało się namieszać w europejskich rozgrywkach, to sezon 90-91 zakończyli na dosyć odległym 9. miejscu w ligowej tabeli. W kolejnym sezonie 1991-92 piłkarze z Łazienkowskiej także odstawali znacząco od ówczesnej ligowej czołówki, zajmując na koniec sezonu 10. miejsce w tabeli. Zarządzana przez wojsko Legia popadała jednak w coraz większe kłopoty finansowe i organizacyjne i jej zespół nie był w stanie nawiązać skutecznej walki z czołowymi drużynami ekstraklasy, do których w tamtym czasie zaliczyć można było Lecha Poznań, GKS Katowice, Zagłębie Lubin czy schodzącego już powoli z ligowego piedestału, ale ciągle dość mocnego Górnika Zabrze. Wkrótce jednak na Łazienkowskiej miał powiać wiatr zmian niesiony przez wolnorynkowe przemiany.
W maju 1992 roku do Legii wkracza pierwszy sponsor we współczesnym znaczeniu tego słowa, Janusz Romanowski. Wojsko postanowiło poszukać kogoś z pieniędzmi, najlepiej związanego z Zachodem, kogoś, kto wprowadzi do Legii nową jakość. Romanowski w PRL-u był działaczem Związku Socjalistycznej Młodzieży Polski i przynależał do szeregu innych komunistycznych organizacji. Podobno jego rodzina w czasach wojny miała ukrywać warszawskich Żydów i niejako w podziękowaniu za śmiertelne ryzyko poniesione wówczas przez swą rodzinę, Romanowski miał zyskać u progu transformacji dostęp do świetnie prosperującego biznesu. Jako właściciel firmy Paul Kaufring został przedstawicielem firmy fotograficznej Kodak na terenie całego kraju. Romanowski wydaje się postacią niemal idealnie pasującą do okresu transformacji ustrojowej. Były komunistyczny działacz o dosyć niejasnej biografii w 1989 roku przeobraża się w powiązanego z wielkim zachodnim koncernem przedsiębiorcę. Na początku lat 90. krążyły opowieści, jakoby miał obracać w roli przedstawiciela Kodaka dziesiątkami milionów dolarów rocznie. W realiach ówczesnej Polski były to sumy niemal niewyobrażalne. Janusz Romanowski po przyjściu do klubu od razu rozpoczął nowe porządki. Na Łazienkowską sprowadził trenera Janusza Wójcika. Wówczas popularny Wójt niewątpliwie znajdował się na szczycie swej trenerskiej kariery. Na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie prowadzona przez niego reprezentacja do lat 21 zdobyła srebrny medal. W czasie, gdy środowisko piłkarskie w naszym kraju wypatrywało jakiegokolwiek przejawu przełamania impasu na arenie międzynarodowej, Wójcik niektórym jawił się jako prawdziwy cudotwórca. I choć już wtedy znany był raczej z topornego sposobu bycia i nieskrywanych ciągot do zakrapianych nasiadówek, to zyskał on spore poparcie wśród kibiców. Sam pracę w Legii traktował jako trampolinę do stanowiska selekcjonera pierwszej reprezentacji, na którym widziało go także wielu miłośników futbolu. Romanowski dokonał także istotnych wzmocnień. Pozyskał Macieja Śliwowskiego, warszawskiego piłkarza grającego dotąd w Zagłębiu Lubin. Był także Michalski, pomocnik Stoczniowca Gdańsk, uznawany wtedy za największy bodaj piłkarski talent Pomorza, czy także Zbigniew Grzesiak z Motoru Lublin. Z Lublina po roku gry powrócił także Leszek Pisz, który dojrzał wreszcie do stania się pierwszoplanową postacią zespołu z Łazienkowskiej. Trener Janusz Wójcik wiedział, jak trafić do swoich podopiecznych. Mówił i myślał w sposób podobny do nich, zmniejszał tym samym dystans do zawodników. W trakcie gierek treningowych miał zezwalać na ostrzejszą grę, co miało cementować zespół. Nie zwykł także zanadto ingerować w to, jak zespół integruje się poza boiskiem. Najlepiej atmosferę w Legii pod rządami Wójta oddaje wspomnienie Wojciecha Kowalczyka. Skoro my tak pijemy i jesteśmy najlepsi, to co musi się dziać w innych klubach? I mimo tego, że Janusz Wójcik był raczej postacią dosyć kontrowersyjną, to piłkarze Legii, którzy grali w dowodzonym przez niego zespole, wspominają go raczej pozytywnie, podkreślając, że z jednej strony potrafił być on dla nich ostry, ale z drugiej ludzki. Romanowski w pierwszym sezonie dla Legii wykazał się także zdolnościami organizacyjnymi. Pozyskał on bowiem dla Legii nowego sponsora, warszawską fabrykę samochodów osobowych. Logotyp żerańskiej fabryki pojawił się na koszulkach legionistów. Przed meczami wokół boiska jeździły produkowane na żerań polonezy. Fabryka przekazała je także piłkarzom i działaczom klubu. Bez wątpienia pierwszy sezon pod wodzą Romanowskiego 1992-93 sympatycy stołecznego klubu mogliby wspominać jako legendarny. Legia bowiem po ponad dwóch dekadach osiągnęła pierwsze miejsce w końcowej tabeli ekstraklasy. Wszyscy miłośnicy futbolu kojarzą jednak ten sezon z czymś zupełnie innym, a mianowicie z tak zwaną Niedzielą Cudów. 20 czerwca 1993 roku, w dniu rozgrywania ostatnich meczów sezonu, Legia i ŁKS walczące do końca o ligowy prymat prześcigały się w zdobywaniu bramek przeciwko swoim rywalom. Legia Wiśle, a ŁKS Olimpii Poznań, gdyż to różnica zdobytych bramek miała zadecydować w razie równej liczby punktów o tytule. Na obydwu stadionach przy ławkach trenerskich miały znajdować się odbiorniki radiowe, dzięki którym całkowicie kontrolowano sytuację. Na trybunach nasłuchiwano meldunków z Krakowa, gdzie grała warszawska Legia. Ostatecznie Legia wygrała na wyjeździe z Wisłą 6-0, a ŁKS pokonał Olimpię 7-1. Wszystko wyglądało tak, jakby było ordynarnie wręcz ustawione. Ten swoisty wyścig na strzelanie bramek wyglądał już na pierwszy rzut oka na kuriozalny i niedorzeczny. Chociaż piłkarze Legii i trener Wójcik nawet po wielu latach wypierali się kupienia meczu z Wisłą, to wypowiedź trenera udzielona na gorąco w pomeczowym wywiadzie zdaje się trochę odbiegać od lansowanej przez nich wersji. Czy żeby udowodnić, że się jest najlepszą drużyną w Polsce, potrzebna jest do tego jednak drobna reżyseria? Tak bym sprecyzował pytanie.
Ja myślę, że wie pan, gdyby padła 7 i 8 bramka, być może ktoś by powiedział, że Legia po prostu w tym momencie też wyreżyserowała ten mecz. Natomiast były to przepiękne akcje, poprzeczka, słupek po wspaniałym strzale i tu najlepsi bramkarze by w tym momencie nie mieli nic do powiedzenia. Reżyseria, wie pan, w każdej lidze pewna reżyseria musi być, natomiast ja sądzę, że Legii akurat nie sprzyjała ta reżyseria. Legia według końcowej tabeli stawała się mistrzem Polski, ale w miesiąc po rozegraniu ostatniej kolejki PZPN odebrał punkty za ostatnie spotkanie Legii i ŁKS-owi, co nowym mistrzem czyniło poznańskiego Lecha, który przed korektą zajmował 3. miejsce w tabeli. Proszę panów, wy żyjecie na innym świecie. Jeśli Polska, licząca prawie 40 milionów, a Polska sportowa, powiedzmy połowa, uznaje, że są świństwa w naszym piłkarstwie, że wy to tolerujecie i ja jako wiceprezes związku mam to firmować, ja kasetę u mnie w domu to oglądałem 10 razy. I to, co się działo w Krakowie, to nawet dziecko 2-letnie zauważy, jak to było nieelegancko robione. Jeszcze raz mówię, Polska widziała, a wy jesteście niewidomi. ŁKS i Legia zostały także ukarane relegowaniem z europejskich pucharów. Historia z końcówki sezonu 92-93 do dzisiaj stanowi zresztą wielką zadrę pomiędzy kibicami Lecha i Legii. Przy Łazienkowskiej pragnienie mistrzowskiego tytułu wciąż pozostawało zatem niezaspokojone, a Romanowski kolejny raz przystąpił do łowów. Przed sezonem 1993-94 klub z Łazienkowskiej zasilił cieszący się już wówczas wielką renomą napastnik Lecha, Jerzy Podbrożny, mający już wówczas na koncie 2 korony króla strzelców. Do drużyny sprowadzono także mogącego się pochwalić 8-letnim stażem gry w Stali Mielec, pomocnika Adama Fedoruka oraz bocznego obrońcę Wisły Marcina Jałochę, który przez następne lata wraz z Jackiem Zielińskim i Krzysztofem Ratajczykiem stanowił fundament bloku defensywnego. W przerwie zimowej Janusza Wójcika zastąpił jego dotychczasowy asystent Paweł Janas. Wójt przeniósł się tymczasem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by trenować tamtejszą kadrę do lat 23. Paweł Janas miał świetne CV jako piłkarz. Stanowił podporę bloku defensywnego drużyny Antoniego Piechniczka z Mundialu w Hiszpanii. Klubową karierę zaczynał w Widzewie u progu jego złotego okresu, następnie na 4 lata trafił do Legii, a po hiszpańskim Mundialu wyjechał do francuskiego Auxerre. Występował tam przez kolejne 4 lata, a po powrocie z Francji trafił ponownie do Legii, gdzie grał do 1989 roku. W przeciwieństwie do Wójcika, Janas był raczej typem introwertyka i nie za bardzo dbał o swój medialny wizerunek. Jednak jako były klasowy piłkarz posiadał pewnego rodzaju wyczucie, którego Wójcikowi po prostu brakowało. Był metodyczny, przywiązywał wagę do różnych detali, czuł ducha gry i znacznie subtelniej niż jego poprzednik obchodził się ze swymi podopiecznymi. Był bardziej trenerem w klasycznym rozumieniu, a nie rodzajem mówcy i motywatora, którym z kolei bardziej czuł się Wójcik. Asystentem Pawła Janasa został Mirosław Jabłoński, do tamtej pory pracujący z kadrą młodzieżową i Polonią Warszawa. Spełniał on w sztabie szkoleniowym funkcję przede wszystkim analityka. Odznaczał się ponadprzeciętną bystrością i inteligencją. Nowy duet trenerski pozostawał też otwarty na piłkarzy. Kiedy Janas wraz z Jabłońskim uznawali to za konieczne, często wsłuchiwali się w sugestie swoich piłkarzy, często konsultowali z nimi założenia taktyki przedmeczowej, nieraz też pozwalali po prostu grać im swoje. Drużynę wspomagał także Lucjan Brychczy, bodaj największa legenda klubu z Łazienkowskiej. Legioniści pod wodzą tej trójki w rozgrywkach 93-94 zdobyli mistrzostwo i także Puchar Krajowy. Jednak i tym razem końcówka sezonu była pełna kontrowersji. Tak jak w poprzednim sezonie, przed końcówką rozgrywek było kilku kandydatów do końcowego triumfu. Oprócz Legii do ostatniej kolejki walczyły zespoły GKS-u Katowice oraz Górnika Zabrze. Zwłaszcza druga z tych drużyn była naprawdę mocna. W tamtym sezonie w barwach zabrzańskiego zespołu występowało kilku srebrnych medalistów Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Tomasz Wałdoch, Jerzy Brzęczek, Grzegorz Mielcarski, Aleksander Kłak i Ryszard Staniek. Skład uzupełniali młodzi, Tomasz Hajto i Henryk Bałuszyński i bardziej już doświadczeni zawodnicy, tacy jak Jacek Grębocki czy Marek Bęben. Górnik okazał się hegemonem rundy jesiennej, na koniec której był liderem i to ze znaczną przewagą nad drugą Legią, bo aż 7 punktów. Według tamtejszej klasyfikacji punktowej 3 zwycięstwa i 1 remis. Wszystko zmieniło objęcie posady selekcjonera kadry przez trenera Zabrzan Henryka Apostela. Apostel chciał godzić pracę w kadrze z dalszym prowadzeniem swego dotychczasowego zespołu, jednak Polski Związek Piłki Nożnej nie wyraził na to zgody. Stanowisko po Apostelu przejął najpierw Hubert Kost,
a przed końcem sezonu kostkę zastąpił z kolei Edward Lorenz. I ta dwukrotna zmiana szkoleniowców doprowadziła do obniżki formy. Pod koniec sezonu Górnik przegrał 5 spotkań i 4 zremisował. Legia w tym samym czasie nie poniosła ani jednej porażki. Los zatem sprawił, że w ostatniej 34. kolejce Legia miała spotkać się z Górnikiem w bezpośrednim pojedynku, by rozstrzygnąć losy mistrzowskiego tytułu. Na sędziego spotkania został wytypowany Sławomir Redziński. Mecz okazał się dla niego wielkim wyzwaniem, ponieważ gracze Górnika przyjęli wobec legionistów bardzo nietypową taktykę. Weszli oni w mecz bardzo brutalnie, aby pokazać gospodarzom, że nie mają zamiaru dać się stłamsić. W wyniku tego początek spotkania momentami obfitował w sceny wyjęte żywcem za rynsztuk walki. W rezultacie mecz wymknął się spod kontroli i arbiter pokazał zawodnikom Górnika 5 żółtych i 3 czerwone kartki, a Legii 3 żółte. Po raz kolejny nie widzi innej możliwości, jak tylko sfaulować stołecznego zawodnika. Skala brutalności w grze z jednej strony była wręcz bulwersująca i sędzia zmuszony był do takich reakcji. Z drugiej jednak każda sytuacja, po których Redziński pokazywał zabrzaną czerwone kartki, mogła budzić pewne wątpliwości. Ostatecznie padł remisowy wynik 1-1 i legioniści mogli w końcu cieszyć się z Mistrzostwa Kraju. Kontrowersyjna była jednak i sama końcówka spotkania. Pod koniec meczu sędzia odgwizdał spalonego, a kibice Legii, myśląc, że to sygnał końca spotkania, wbiegli na murawę, by fetować końcowy triumf. Redziński, widząc to, nie zareagował w żaden sposób i gry już nie wznowił. Po meczu znów były głośne oskarżenia o kupieniu meczu przez Legię. Fakty są jednak takie, że nikt nikomu niczego nie udowodnił, ale kilka okoliczności zdawało się przemawiać za tą wersją. Redziński miał bowiem pokazywać czerwone kartki tylko i wyłącznie zawodnikom Górnika, podczas gdy Legia miała przynajmniej od pewnego momentu grać równie brutalnie. Miał on nie dostrzec kilku ewidentnych brutalnych fauli legionistów i nadinterpretować sytuacje, po których z boiska schodzili gracze z Zabrza. Wodą na młyn zwolenników teorii o przekupstwie okazało się wkrótce to, że po sezonie Redziński zakończył karierę sędziego i na parę miesięcy wyjechał z kraju. Legia mogła zatem wetować sukces, jednak jak na lata 90. przystało w dość dwuznacznej atmosferze. Mistrzostwo otworzyło podopiecznym Pawła Janasa drogę do fazy wstępnej Ligi Mistrzów, wówczas znacznie prostszej niż dziś, bo obejmującej zaledwie jeden dwumecz. W losowaniu trafili na mistrza Chorwacji Hajduk Split. I wynik losowania przyjęto z optymizmem, bo nie spodziewano się zbyt wiele po klubie z kraju, który kilka lat wcześniej ogłosił niepodległość i dopiero zaczął stawiać swoje pierwsze kroki na arenie międzynarodowej. Niespodziewanie wówczas dla wszystkich, piłkarze chorwackiego zespołu okazali się niezwykle groźnym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w Warszawie wygrali oni 1-0, a w rewanżu w Splicie spuścili podopiecznym Pawła Janasa istny łomot 0-4. Pierwsze podejście Legii do Ligi Mistrzów zakończyło się zatem totalnym niepowodzeniem. Wobec braku uczestnictwa w europejskich pucharach Legia była zmuszona do sprzedaży swej ówczesnej największej gwiazdy, czyli Wojciecha Kowalczyka. Za kwotę 1 750 000 dolarów przeniósł się do Realu Betis. Przy Łazienkowskiej pojawił się także nowy sponsor, Canal+. Od tamtej pory francuska stacja zyskała wyłączność na transmitowanie meczów warszawskiej drużyny. Przed kolejnym sezonem przy Łazienkowskiej dokonywano dalszych wzmocnień. Do klubu dołączyli Grzegorz Lewandowski, zawodnik Wisły Kraków, przebywający dotąd na wypożyczeniu w hiszpańskim klubie Deportivo de Logrones. Do tego Piotr Mosur z Ruchu Chorzów, Marcin Mięciel z Hutnika Warszawa i Jacek Bednarz także z Ruchu. I sezon 1994-95 to kolejny pełny sukces w historii tego klubu. Legia ponownie zgarnęła podwójną koronę. W lidze nie miała sobie równych, w 34 spotkaniach odniosła aż 23 zwycięstwa. Sędzia pan Roman Kostrzewski zakończył finałowy mecz, 2-0, zwycięstwo Legii. 15 goli dla zespołu w rozgrywkach ligowych zdobył snajper Jerzy Podbrożny, 11 Leszek Pisz, a 9 Radosław Michalski. Tytuł zdobyli wyprzedzając Widzew o 6 punktów, GKS Katowice o 9 i Zagłębie Lubin także o 9. Tym razem wyraźnie zdominowali resztę konkurencji i o żadnych wątpliwościach czy kontrowersjach nie mogło być po prostu mowy. Jako obrońca tytułu Mistrza Polski, Legia po raz drugi zyskała prawo startu w rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. Tym razem
czasem los kojarzył ją ze szwedzką drużyną Göteborgiem. Po srogiej lekcji z poprzedniego sezonu w Warszawie zdawano sobie sprawę, że do dwóch meczów trzeba podejść poważnie. Szwedzki zespół był bowiem bardzo mocną ekipą, która w poprzedniej edycji Champions League doszła do ćwierćfinału, a w jej szeregach grało wielu reprezentantów kraju, którzy mogli się poszczycić zdobyciem brązowego medalu na mundialu w USA w 1994. Pierwszy mecz rozegrany na Łazienkowskiej Legia wygrała skromnie 1-0. W rewanżowym pojedynku, co zresztą nie trudno było przewidzieć, legioniści musieli się zmierzyć z naporem gospodarzy już od pierwszych chwil spotkania. Paweł Janas nie zdecydował się wystawić w pierwszym składzie Leszka Pisza, kapitana zespołu, tłumacząc, że jest on zbyt drobny, by skutecznie walczyć z rosłymi Szwedami. Gracze Göteborga uzyskali prowadzenie w 25. minucie spotkania, ale już 5 minut później czerwoną kartkę za faul na wychodzącym na czystą pozycję pod bramkarzem otrzymał obrońca gospodarzy Jonas Olofsson. A to odwróciło wnet losy spotkania i to legioniści przeszli do ataku pozycyjnego. Kilka minut później na boisko wszedł Leszek Pisz i to właśnie on, najniższy na boisku, strzelił głową z okolic 11 metra wyrównującego gola dla Legii w 74. minucie. Dwie minuty później Erding Mark otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Legioniści do końca kontrolowali spotkanie, a w 91 minucie gola na 2-1 zdążył jeszcze zdobyć Jacek Bednarz. Po meczu na zakończenie transmisji telewizyjnej Dariusz Szpakowski wypowiedział legendarne już dzisiaj słowo. Żegnam Państwa z Gamla u Legii, Dariusz Szpakowski. I na pytanie, gdzie jest ta Legia, odpowiadam: w Lidze Mistrzów, Hala Warszawa. W sezonie 1995-96 rozgrywano dopiero czwartą edycję Champions League. Wtedy w zasadniczej fazie rozgrywek brało udział tylko 16 zespołów, wyłanianych tylko spośród mistrzów zrzeszonych w UEFA krajów. Finalistów dzielono na 4 grupy, w których grano systemem każdy z każdym po 2 razy. Do następnej fazy ćwierćfinałowej przechodziły 2 najlepsze drużyny z każdej grupy. Legia w losowaniu trafiła dosyć szczęśliwie na Rosenborg, mistrza Norwegii, mistrza Rosji Spartak oraz mistrza Anglii, którym w poprzednim sezonie sensacyjnie został zespół Blackburn z Alanem Shearerem w składzie. I debiut na europejskich salonach okazał się wręcz wymarzony. W pierwszym meczu fazy grupowej Legia pokonała u siebie Rosenborg aż 3-1. W Moskwie ze Spartakiem ulegli 1-2, ale nie obyło się bez kontrowersji. W 14 minucie arbiter spotkania podyktował wątpliwego karnego dla Rosjan. A także zawodnik gospodarzy Ilja Cymbalar za brutalny faul na Grzegorzu Lewandowskim, wskutek którego złamał mu nos, otrzymał tylko żółtą kartkę. W Warszawie z Blackburn w trzecim meczu legioniści wygrali 1-0. W rewanżu w Anglii padł wynik 0-0, z kolei w Trondheim przegrali 0-4. I mimo że w ostatniej kolejce Legia kolejny raz przegrała ze Spartakiem, tym razem 0-1, to i tak awansowali do rozgrywanego na początku rundy wiosennej ćwierćfinału dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu w meczu Blackburn z Rosenborgiem. Mistrzowie Anglii wygrali bowiem w stosunku aż 4-1, a Legia zachowała dzięki temu skromną, jednopunktową przewagę nad norweską ekipą. Awans do kolejnej rundy Champions League był niesamowitym sportowym sukcesem, jednak niestety niefinansowym. Wszystko to przez machinacje finansowe Janusza Romanowskiego, który miał doprowadzić klub na skraj bankructwa. Romanowski, w przeciwieństwie do wielu innych biznesmenów zaangażowanych wtedy w futbol, inwestował jednocześnie w Legię, ale zabezpieczył także w dosyć wątpliwy sposób swój własny interes. Zawodników, których sprowadzał do gry w Legii, rejestrował nie w klubie ze stolicy, ale w okręgowej Pogoni Konstancin, której również był właścicielem. W wyniku takiej machinacji znaczna większość profitów i premii trafiała wprost do Romanowskiego, a W wojskowym klubie pozostawał jedynie niewielki odsetek pieniędzy zarabianych przez piłkarzy dla Legii. Przed ćwierćfinałowym dwumeczem z Panathinaikosem w klubie rozgorzał konflikt o pieniądze. Romanowski chciał rozdzielić finanse otrzymane z UEFA za awans w proporcji 9-2 dla siebie. Argumentował on bowiem, iż tylu właśnie piłkarzy, będąc formalnie zawodnikami Pogoni Konstancin, przeciętnie grało w spotkaniach w fazie grupowej Champions League. Dzisiaj takie sytuacje wydają się czymś kuriozalnym, ale opisana sytuacja wydaje się być idealnym odzwierciedleniem tego, co działo się w naszym kraju w latach 90., gdy za wielkimi pieniędzmi często stały różne przekręty i machinacje. Romanowski już wraz z wkroczeniem na Łazienkowską miał działać tak, aby z piłkarskiego biznesu uczynić przede wszystkim intratne źródło dochodu. Już na początku swojej działalności dopisał on do umowy sponsorskiej aneksy, które gwarantowały mu zwrot poniesionych kosztów po czasie. Do pogarszającego
pogarszającej się sytuacji finansowej klubu przyczyniło się też wojsko. Wedle pierwotnych ustaleń Romanowski miał bowiem współdzielić wkład finansowy z właścicielami po połowie. Wnet miało się jednak okazać, że wojsko wobec uzyskania potężnego jak na tamte czasy sponsora przestało się wywiązywać ze swych zobowiązań. Sprawa pustek w klubowej kasie, choć objawiła się z całą mocą po awansie zespołu Pawła Janasa do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, to ciągnęła się już jednak prawie od 2 lat. Już bowiem w 1994 roku klub miał być zadłużony na 10 milionów nowych złotych, a Romanowski i wojskowi właściciele klubu mieli postrzegać się nawzajem z coraz większą niechęcią. W taki sposób o rządach Romanowskiego na Legii opowiadał po latach Lucjan Brychczy. Pan Romanowski wypożyczał Legii piłkarzy ze swojej pogoni. Kupował ich, odsprzedawał i wypożyczał. Na tych operacjach klub nie zarabiał. Później doszło do zadziwiającej sytuacji związanej z wykupem Grzegorza Szamotulskiego, Jacka Bednarza, Marcina Mięciela i Piotra Mosura. Za wymienionych zawodników Legia zapłaciła Romanowskiemu, wykupując w banku weksle inwestorskie, dzięki czemu Romanowski nie musiał płacić podatku. Ponieważ uczyniła to przed terminem, Romanowski nie osiągnął spodziewanych zysków, dlatego żądał dodatkowych opłat. Na samych piłkarzy doniósł do władz PZPN-u, że nie są uprawnieni do gry. W dodatku zażądał, by cała czwórka stawiła się na treningu warszawskiej Polonii, do której przeniósł się odchodząc z Łazienkowskiej. Przed dwumeczem z Panathinaikosem do konfliktu o pieniądze doszła także sprawa fatalnego stanu murawy na stadionie Wojska Polskiego. Zimowa aura sprawiła, że murawę pokrywała gruba warstwa lodu i śniegu. Gdy zbliżał się termin rozegrania pierwszego meczu w Warszawie, nastąpiła mobilizacja mająca na celu przygotowanie murawy. Dzięki zaangażowaniu w tym celu wojska płytę udało się w miarę przygotować. Należy jednak pamiętać, że podgrzewane płyty boiska były wówczas zupełnie nieznane na polskich stadionach i jeszcze Wisła na początku 2003 przed dwumeczem z Lazio miała dokładnie ten sam problem. Grecy jednak nie chcieli grać w wyznaczonym terminie. 6 marca w Warszawie padł bezbramkowy remis. Była to przede wszystkim zasługa polskiego bramkarza Józefa Wandzika, który bronił bramki greckiego zespołu. 20 marca na stadionie olimpijskim w Atenach doszło do rewanżu. Jednak jeszcze przed meczem piłkarze Legii mieli czuć się przytłoczeni zachowaniem miejscowych kibiców i piłkarzy Panathinaikosu. W Atenach wyszliśmy z szatni jako pierwsi i poszliśmy się rozgrzewać na wskazaną połowę. Po paru minutach na boisko wyszli zawodnicy gospodarzy i jak gdyby nigdy nic powykopywali w diabły wszystkie nasze piłki. Tak jak w szkole, kiedy na długiej przerwie chłopaki ze starszych klas przeganiają z boiska maluchów. Józef Wandzik, który wtedy był bramkarzem u Greków, po prostu wszedł koło mnie do bramki i zaczął mnie z niej wypychać. Pomyślałem sobie, chłopie, jesteś starszy, doświadczony, masz tu autorytet. Jeśli zaszło jakieś nieporozumienie, to po prostu to wyjaśnijmy. A on na to spierdala i my się tutaj rozgrzewamy. A kiedy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi na trybunach zaczęło jeszcze nas wyzywać, gwizdać i wyć, poczuliśmy się sponiewierani. I sam mecz nie układał się Legii od samego początku. Przegrali 0-3. Ostatecznie finanse z Ligi Mistrzów przeznaczono w znacznej mierze na premię dla zawodników za zdobycie tytułu mistrzowskiego i tym samym zakończyła się przygoda Legii w Lidze Mistrzów i kończyła się też era Janusza Romanowskiego. Legia jednak do końca walczyła o trzecie mistrzostwo z rzędu. Tym razem przeciwnikiem był łódzki Widzew trenowany przez Franciszka Smudę, powracający do wielkości pod wodzą Andrzeja Grajewskiego. Oba kluby dominowały zdecydowanie w tamtym sezonie nad resztą ligowej stawki. 22 maja, w dniu meczu 31 kolejki, wiadomo już było, że starcie obydwu drużyn przy Łazienkowskiej rozstrzygnie losy mistrzowskiego tytułu. Legia prowadziła po golu Wieszczyckiego z 53 minuty, ale gracze Widzewa zwyciężyli 2-1. O tym, jak bardzo Legia i Widzew zdominowały w tamtym sezonie rozgrywki ligowe, niech świadczy fakt, że obie drużyny miały 27 wygranych na koncie. Trzeci w tabeli Hutnik Kraków tracił do drugiej Legii aż 33 punkty. Po sezonie w Legii nastał czas nowych porządków. Klub, aby uchronić się przed finansową zapaścią, sprzedał aż 9 piłkarzy ze swej wyjściowej jedenastki. Ze składu grającego w Lidze Mistrzów do następnego sezonu zostali Jacek Zieliński, Kucharski, Jałocha, Bednarz czy Staniek. Co ciekawe, Szczęsny oraz Michalski zasilili szeregi największego ligowego rywala, czyli Widzewa, i w następnym sezonie, jako jedyni zawodnicy z Polski, zagrali drugi raz z rzędu w europejskich pucharach, dokładnie w Lidze Mistrzów, w barwach polskiego klubu. Po sezonie z Legią rozstał się też Paweł Janas, który przejął prowadzenie kadry olimpijskiej. W jego miejsce powrócił szkoleniowiec znany sprzed czasów Romanowskiego, Stachurski, a jego asystentem został Lucjan Brychczy. Z Legii odszedł także Romanowski i przeniósł się do rywala z Zamiedzy, czyli Polonii,
którą z kolei doprowadził także do tytułu mistrzowskiego w rozgrywkach 99-2000. Sądził się jeszcze z władzami Legii potem o pieniądze i nawet po wielu latach miał w swoich dosyć buńczucznych wypowiedziach zarzucać wojskowym zarządcom klubu nieudolność w zarządzaniu i podejściu do biznesu. Wydaje się to dosyć ironiczne jak na kogoś, kto pokrętnymi machinacjami doprowadził klub niemal do upadku. Legia do nowego sezonu przystąpiła odmieniona. Zgodnie z nowym prawem nadano jej status sportowej spółki akcyjnej oraz znaleziono nowego sponsora, koreański koncern Daewoo, który przejął wówczas fabrykę samochodów osobowych na Żeraniu. Nowa Legia w kolejnym sezonie do samego końca walczyła o tytuł mistrzowski z Widzewem, ale to już temat na zupełnie inną opowieść.